Ohajo, witam w kolejnym odcinku z New H2 i cóż, ogólnie rzecz biorąc, przed chwilą miałem takie jej, słońce zaszło za chmury, w końcu widzę coś w tych pierdolonych jaskiniach i dupa. Dupa, bo znowu zaczęło mi słońce świecić prosto w okno i znowu mało co widzę, aczkolwiek myślę, że do walki z Imagawą nie będzie to aż tak przeszkadzało, ponieważ no raczej dosyć oświetlonego arena jest, więc cóż. Ogólnie rzecz biorąc, odzyskałem sobie Amritę, tą, którą straciłem przypadkiem, umierając głupio, tak więc mogę sobie zaawansować, podnieść na przykład kondycję, albo odwagę, albo serce podnieśmy. Tak więc możemy sobie wydać poziom i teraz zanim bym pobiegła prosto do Imagawy, to pobiegłabym jeszcze do tej żywej ściany, która jest tutaj. Okej. Dogadałem się z nią. Tutaj mamy gorące źródła. Generalnie czeka nas w sumie jeszcze przejście się przez teren wokół Magawy. Aczkolwiek to za chwilę, dajcie moment. Okej, okay. Sorki, chciałem sobie zrobić screena do miniaturki poprzedniego odcinka jeszcze. Dobra, chodźmy. Tędy chyba będzie do Imagawy. Tutaj, jak mówiłam, będą jeszcze pewne siły. A, tylko że... No tak. Po pierwsze mam nie ten sposób walki, po drugie mnie zranił. Generalnie Imagawa wali tutaj piorunami. Aczkolwiek ja chcę sobie sprawdzić, czy tu czegoś nie ma, dlatego najpierw wybijemy ich wszystkich. A potem dopiero wrócę się do... tutaj kapliczki. I pójdziemy na spotkanie z Imagawą. A, czyli to wszystkich trafiają. Ała. A, trochę to irytujące, aczkolwiek da się przeżyć, a chcę sprawdzić, czy na pewno czegoś nie ma, Kodamy. Na przykład, ale chyba nie, przynajmniej nie w tej części. Przejdziemy sobie do drugiej części. Tak, walka z Imagawą jest tutaj. Tak więc pójdziemy sobie najpierw w drugą stronę. Ale tu też nic nie ma. Tego nie da się rozwalić, nie? Dla ciebie mogę przeszukać. Tak, tutaj polegli żołnierze Ody są. No dobra. W takim razie cofnę się do... A nie, w sumie nie muszę się cofać. Znaczy mogłabym się cofnąć tylko po to, żeby użyć... Zobaczymy, czy to ma sens w ogóle, ok? Bo mam takie wątpliwości, czy na dostatecznie długo będzie mi starczała ta woda ze źródełka. Ogólnie mogłabym jeszcze... tutaj w drzewku umiejętności coś odblokować pod... Mieczami mam punkty i teraz 3. To możemy wziąć. O! To wygląda fajnie. Weźmy sobie, co tu dalej jest. To jest to samo tylko tnące uderzenie. Też możemy się sobie wziąć. A to potem sobie to ogarnę. Będę musiał między odcinkami to poogarniać. Zmiennokształtni. Zwiększa czas trwania przemiany yokai o 7%. Bierzemy.
i zasób 12%, więc jakże bierzemy, im dłużej tym lepiej. Tutaj to niekoniecznie, to niekoniecznie, co tu mamy? Możemy to wziąć. Dobra, i pozostałe ogarnę później. A tymczasem robimy kurs. Najpierw lecimy do źródełka, a potem do tutaj Imagawy i zobaczymy, czy to ma jakikolwiek sens. Tak więc użyjmy. I biegniemy teraz do Yoshimoto. Zobaczymy, czy starczy to na dostatecznie dużo czasu. Tutaj olejmy ciebie, olejmy też ciebie i chodźmy na spotkanie. また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍で刺身にしてやる。 No to lecimy. Tak, on generalnie co chwila zmienia styl walki. Ja muszę sobie przypomnieć jego ataki. Ogólnie już się z nim pojedynkowałam. Ale to było na serwie Lucy. Teraz muszę przypomnieć, co on dokładnie robił. No bo jak widzicie, on co chwila zmienia to, co właściwie robi. Okej. Przełącza się między tutaj naginatą, łukiem i dwoma myszami. I tak kółko. No i piórnami, ale to swoją drogą. Oła. Dobra, jeszcze się leczę od tego. Od źródełka, to mogę poczekać. Fuck. Jebać, leczenie. Zmieniłbym sobie to. Okej. Tak. Okej. Tak. Z tą stroną uciekłam. Uleczmy się. Dobra. Ogólnie jest ciekawy przeciwnik, bo ma fajny wachlarz ataków. Okej. Tak. Fuck. Dobra. Okej.
No dobra. Haha! Masz to swoje. Sorki, ale dokładnie to ma w planach. Pokonanie cię. Troszkę mi dziwnie gra wolno działa i trochę mi się to nie podoba. Dobra. Uf. Nice. Podoba mi się też, jak on potrafi bajtować niektóre swoje ataki. Że niby robi inne, a potem inne. Dobra. Chodź też idzie wyczuć, kiedy on będzie robił tego bajta. Okej. Nice. Dawaj, dawaj. Okej. Nice! Okej! Okay. Piękne podejście! Za pierwszym razem! O! Dostałam schemat kowalski na moje miecze! Jak cudnie! Jeju! Dobra! No! To Imagawa, myślę, że aż twój koniec w tym momencie. Przykro mi. Okej. Okay. Zakończmy zadanie. に入れた当主の座は幻か。寸炎三に栄えしよくや。世の亡き後は盟友らの草刈り場となり果てよ。宇津家信長に伝えよ。新しき世の先駆けとなれ。
をいたせ。宵の覚めぬうちに。すげえぞ秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、四万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。いたこと przyszedł kres klanu Imagawa, a jego ziemie zostaną przejęte przez nowy rosnący klan Tokugawów pod przywództwem Ieyasu. I otrzymujemy ducha opiekuńczego Rokugenzo, który jest słonikowym duchem opiekuńczym. Tak, słonik ma własnego ducha opiekuńczego w niochu. Dobra.東吉郎、表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。Ta scena z kotełem jest perfekcyjna. Uwielbiam ją. Może pan Nobunaga pasuje nas na samuraju w nagrodze za zgodzenie Yoshimoto. To pokazuje, że nawet nie mając określonej pozycji społecznej albo pochodzenia, śmieli ludzie mogą pokazać swoją wartość i zejść naprawdę daleko. Coraz bardziej lubię tego Nobunagę. No i ja teraz tak patrzę na ciebie. Taki hero. Teraz tak mówisz, tak? Okej, dobra. Pogadamy jeszcze później. Tak, teraz jest ten przybyt z przyszłości vibe z mojej strony. A jego prześliczna siostra, pani Oichi. Przysięgam, na jej widok serce na chwilę mi stanęło. Zróbmy wszystko, żeby dalej robić na tej dwójce dobre wrażenie. Okej. Dobra. Właśnie. Tak teraz mogę pierdołami się, że pozajmować na koniec na końcu odcinka, który wyszedł troszkę krótszy, bo tylko 20-minutowy jak na razie, ponieważ no... W sumie tylko walka z Imagawą była. Mamy teraz ogólnie rzecz biorąc trzy zadania poboczne. No i kolejne zadanie główne, tak więc zadaniami pobocznymi zajmiemy się potem. Teraz bym nie chciała zaawansować, bo jeszcze nie mam Amrity na poziom, ale widzę, że w dojo są nowe zadania. A nie. Nie zadania, tylko sterowanie przemian w Yokai i upiór. To tym nie potrzebujemy się zajmować w chwili obecnej. Za to pokazałabym wam coś, czego co pominęłam. Mianowicie mamy coś takie jak tytuły. I zdobywając kolejne tytuły, których listę mamy tutaj i których jest całkiem sporo, dostajemy punkty do wydania.
To są punkty prestiżu. Mamy dwa rodzaje, Agio i Ungio. I ogólnie rzecz biorąc, można je wydać na różne premie, które wspomagają naszą postać. I tak, ogólnie jak wybierzemy którąś premię, to losowo inna premia się tu pojawia. I też jak widzicie, w tych dwóch rodzajach punktów prestiża są inne premie dostępne. Tak więc ja tutaj bym teraz na szybko porozdawała. Myślę, że to czas przemiany yokai sobie weźmiemy. Amina, to jest oczywiście podawanie. Zdobywana Amrita weźmy. Ładowanie Amin też się może przydać. Obrażenia od umiejętności yokai weźmy. Większy poziom aminy. Znowu to. Czas trwania przemiany yokai. Znowu amina. Dobra. Mamy troszkę zbastowaną postać i z tego co Lucia mówiła, te punkty prestiżu zostają nam na stałe. Znaczy nie punkty prestiżu, tylko te premie, które teraz zostały przez nas wykupione. Chociaż potem jak wejdziemy z powrotem w to okienko, to będzie tutaj od zera, bo tutaj jakby są podliczone tylko to, co aktualnie wydaliśmy na te punkty prestiżu. Tutaj. Podnieśmy sobie poziom ki. Szybkość odnawiania ki też brzmi dobrze. Skuteczność eliksirów. Częstotliwość wypadania wyposażenia, niekoniecznie zdobywanie złoto, bo zorientowałem się, że mam go trochę za mało, życie, więcej złota. Moc magii Omio może się przydać. Szybkość odnawiania ki, skuteczność eliksirów, ki. Życie. Ki. Moc magii Omio. Znowu życie. Dobra. No i dzięki temu mamy troszkę zbastowaną naszą postać teraz. Okej. Okay. Mamy tu jeszcze do odblokowania umiejętności, którymi się nie zajęłam wcześniej. Mianowicie tutaj z glewi nam zostały punkty do wydania. Gówno widzę na tym monitorze, ponieważ mam zjazdą w pokoju. Ja pierdolę. Dobra. To może być, dobre. Będzie, znaczy, żeby atakować od góry, a potem zrozumieć to na średnią i to zrobi nam sekwencję ataków. To jest to samo tylko z tym. Okej. Okay. Dobra, na razie punkty wydane. Więcej punktów w tej chwili nie mamy więcej punkty, ponieważ mamy te kosmiki włosów. Zużyjmy. A więcej kosmyków chyba nie mam już. W tym oknie powinnam patrzeć. A nie, nie mam już, tak więc przejdźmy sobie z powrotem tu. W drzewku samuraja. Co bym sobie wzięła? Zwiększa obrażenia zadawania łukiem o 5%. Weźmy sobie. Brzmi dobrze. Ścieżka ninja. A, to będę chciała iść aż do tego, tak więc wykupmy to teraz. Ok. I w ścieżce magii Omio. Ulepszmy talizman wystania życia. Dobra. Ok. No to chyba wszystko. Takie 5 minut poświęcone na poboczne rzeczy. Ja teraz poza kamerą ogarnę ekwipunek i tak dalej. Standardowo, tak więc to jest dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie zajmiemy się misjami pobocznymi, a potem ruszymy do kolejnego zadania głównego, które to zadanie główne już powinno dużo mówić osobom, które znają trochę historię Sengoku Jidai. W każdym razie, cóż, to tyle. Dzięki za uwagę, popatki, hej, ja!